Namaste. Witajcie. Mam na imię Krishna Kirtan i chciałem tutaj na gorąco podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, wrażeniami z właśnie z festiwalu kultury wisznickiej, który organizuje Sri Chaitanya Sangha właśnie w tym momencie, w tym tygodniu w Antoniowie koło Jeleniej Góry, właśnie z którego wróciłem. No dzisiaj niestety jest środa, niestety inne obowiązki spowodowały, że nie mogę być na całości, natomiast byłem tam od niedzieli, czyli 3 dni i chciałem się podzielić kilkoma wrażeniami z tego 3-dniowego krótkiego pobytu na tym ciekawym festiwalu. Oczywiście było dwóch wspaniałych gości na festiwalu, czyli Swami Tripurari, jeden z większych nauczycieli wisznuizmu Gaudiya na świecie, który posiada swoją sangę swoich uczniów w Polsce i odwiedza nasz kraj raz w roku na około tydzień. I towarzyszył mu jego przyjaciel, inny sannyasin, Bhakti Abhay Ashram Maharaj, jeśli dobrze pamiętam całe imię. I przebyło kilka wspaniałych wykładów, które chciałem tutaj zreferować, mniej więcej tematy, jakie były poruszane. Oczywiście dla tych osób, które by chciały poznać, przesłuchać się z tymi wykładami, będą one pewnie w czasie późniejszym dostępne na stronie swamitripurari.pl i tam należy szukać informacji o tych wykładach i festiwalu, jak również tych z lat poprzednich, ponieważ nie jest to pierwsza wizyta Swamiego Tripurariego w Polsce. I tak jak mówiłem, pewnie z czasem te wykłady z tych dni też również się pojawią. Niestety prawdopodobnie nie wszystkie będą tłumaczone na polskie, ale noż to taki jest urok tej sangi i taki urok jest z tych wykładów. Natomiast część z nich można znaleźć w internecie, również na YouTubie z tłumaczeniem. Mianowicie tak sobie wynotowałem tutaj 6, 7 w zasadzie tematów, które były poruszane w ciągu tych 3 dni, więc jakby same wykłady odbywają się 2 razy dziennie, trwają około godziny, półtora, jest poruszane wiele różnych kwestii, natomiast ja tylko tak jakby chciałem zaznaczyć słowa kluczowe, tematy, które były poruszane. Więc kwestia, z Swami Tripurari wyjaśniał kwestię różnicy czy pomiędzy Brahmanem i Bhagavanem. Są to 2 z 3 wymiarów absolutów w hinduizmie czy w wisznuizmie bengalskim i omawiał po prostu tą kwestię, dlaczego Bhagavan jest pełnym przejawieniem absolutu i w jaki sposób jest związany z Brahmanem, który jest takim aspektem wszechobecnym, jakby taką substancją absolutu, która istnieje wszędzie. Również w związku z tym pojawił się następny wątek, czyli omówił kwestię tego, co znajduje się ponad wyzwoleniem, ponieważ w koncepcji hinduizmu czy wisznuizmu Gaudiya, które jest częścią szeroko rozumianego hinduizmu, istnieje coś takiego jak wyzwolenie czy nirwana, to co znamy z buddyzmu, co jest jedynie jakby wstępnym etapem do osiągnięcia stanu wyzwolenia, zbawienia, czy kajwali, czy oświecenia, jak to zwał. W zależności od tradycji i od szkoły jogi te rzeczy są różnie nazywane. Natomiast dla wisznuizmu Gaudiya nirwana, czy stan wyzwolenia, jest jedynie stanem osiągnięcia pewnego punktu zero, czyli my jesteśmy w jakby w świecie minusów, liczb ujemnych. Stan wyzwolenia jest stanem zero, czyli pozbywamy się tych negatywnych rzeczy, które dotykają nas w naszym życiu. Natomiast również, ponieważ istnieją liczby ujemne, istnieje świat ujemny, to oznacza, że również istnieje świat liczb dodatnich i o tym traktuje jakby sam Vishnuism Gaudiya. I tą kwestię wyjaśniał z Wami na wykładzie, czy na wykładach, ponieważ ten wątek przewijał się przez kilka dni. Kolejną rzeczą była filozofia wieczysta Huxleya, która posłużyła mu do porównania tego elementu, który można by po polsku przetłumaczyć jako wieczystą psychologię, czy taką psychologię, czy psychologię wieczystą religijności czy duchowości, ponieważ Huxley w swojej książce Wieczysta filozofia opisał sedno, wspólny korzeń dla
wielu filozofii, które istnieją na świecie. Natomiast jakby hinduizm czy Vishnu Gaudiya odszukuje ten wspólny element, który jest dla wszystkich religii, który ostatecznie nazywamy często mistycyzmem, czyli takim etapem bezpośredniego doświadczenia absolutu, wchodzenia w relacje z nim. W związku z tym ten element, tą koncepcję można by nazwać wieczystą psychologią. Istnieje również taka książka po angielsku, która się nazywa Perennial Psychology, która opisuje te kwestie troszkę bardziej dokładnie. Ponieważ Vishnu jest Gaudiya, jednym z jego elementów jest istota, jest postać guru, jest kwestia nauczyciela. W związku z tym również ten temat był omawiany pokrótce, czyli kim jest nauczyciel, kim jest guru, dlaczego jest ważny, jakie są jego cechy, jak go rozpoznać. Ja na ten temat właśnie w tej chwili przygotowuję kolejny podcast, także tam pewnie umieszczę trochę więcej informacji, bardziej szczegółowo. I następnym, kolejnym tematem była jakby stosunek religii do religijności, takiej zwykłej światowej religijności, motywowanej materialnie do mistycyzmu, czyli do tego poziomu, którym dana osoba doświadcza kontaktu z Bogiem, z absolutem, z tą transcendentną rzeczywistością, nie jedynie poprzez materialnie często motywowaną religijność. Z fajnym podawał przykład tej takiej znanej chrześcijańskiej modlitwie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, która posłużyła za przykład właśnie takiej materialnie motywowanej religijności. Nie jest to mistycyzm, nie jest to duchowość, nie jest to doświadczanie absolutu, nie jest to cel religii sam w sobie, jest to jakiś etap, który tak naprawdę należy zrozumieć we właściwy sposób, aby pójść głębiej, pójść dalej, doświadczyć tego właściwego, prawdziwego wymiaru rzeczywistości duchowej oczywiście rzeczywistości. Kolejnym z tematów w czasie tych wykładów była sadhana i sadhya, czyli sadhana to jest taki termin, który określa praktykę, czy zbiór praktyk religijnych, czy praktyk duchowych, które wykonuje się na ścieżce medytacji, na ścieżce jogi, czy specyficznych w tym momencie dla wisznuizmu Gaudiya, i sadhya, czyli cel tych praktyk, które się wykonuje, ponieważ jakby nie wykonujemy pewnych praktyk duchowych dla samych praktyk, natomiast w celu osiągnięcia pewnego celu, w związku z tym to był jego jakby kolejny temat. Natomiast Ashram Maharaj to jest takie krótkie streszczenie tych tematów, które poruszał Swami Tripurari na swoich wykładach. Natomiast Ashram Maharaj, Swami Ashram robił swoją prezentację, która trwała w sumie 3 dni. Omawiał 14 rozdział 11 pieśni Bhagavata Purany, która znana jest jako Udhava Gita, czyli pieśń Udhavy. Jest to rozmowa Kryszny z Udhavą. Ten fragment tego tekstu jest uznawany za pewnego rodzaju kontynuację Bhagavad Gity, która jest częścią Mahabharaty, w której znowuż Kryszna rozmawia z Arjuną i tłumaczy mu podstawowe kwestie jogi, kwestie Upanishadów, tej filozofii indyjskiej. Natomiast Udhava Gita jest jakby takim ciągiem dalszym, taką pogłębioną rozmową. Tutaj Udhava rozmawia z Kryszną i omawiają te kwestie troszkę w inny sposób, troszkę głębiej. W zasadzie tutaj Udhava jest mówcą, a Kryszna jest tym, który zadaje pytania, czyli Kryszna przyjmuje rolę ucznia, czyli odwrotnie niż w Bhagavad Gita, gdzie Kryszna jest mówcą, a Arjuna jest uczniem i pytającym. W ciągu tych 3 dni Maharaj omówił w zasadzie cały 14 rozdział, który traktuje między innymi o jodze i jakby jest paralelny do 6 rozdziału Bhagavad Gita, który również traktuje o samej jodze. Co jeszcze ciekawego? Mianowicie na festiwalu jeszcze pokazano ciekawą pozycję książkową. To się nazywa Audarya Seva. Jest to zbiór, już sobie tutaj do ściągi zajrzę, pieśni, hymnów i modlitw z tradycji Gaudiya Vishnuizmu z XV-XVI wieku. I jest ich w sumie 11.
Z tym, że no to jakby jest żadna ciekawostka, że takie coś się ukazało, natomiast to, co jest fajne i ciekawe, inne, oryginalne, jest to, że to również jest oprócz tekstu sanskryckiego czy transliteracji sanskryckiej, również występują tłumaczenia po polsku i są zrobione w taki sposób poetycki, ponieważ ta literatura w Gaudiya Vishnuizmu w większości przypadków jest pewnego rodzaju poezją, czy jest poezją, i te wszystkie teksty są poetyckimi tekstami. W związku z tym to tłumaczenie jest również poetyckie, co jest jakby pierwszym tego typu wydawnictwem w Polsce, ponieważ kilkanaście czy kilka tłumaczeń istnieje, natomiast są to takie tłumaczenia nieliterackie jedynie, nie poetyckie. I dodatkowo ten tekst. Te pieśni da się śpiewać na te same tradycyjne melodie, ponieważ ta poezja jest liryką, jest pieśniami, które wykonuje się w czasie liturgii, w różnych okresach dnia czy w różnych okresach roku. W związku z tym te pieśni można śpiewać również po polsku na tradycyjną melodię. Ja tutaj do tego ze zbioru, który przetłumaczyła Iwona Szuwalska, jest wprowadzenie, jakby w całą tematykę napisaną przez Sebastiana Michalaka. Ja może przeczytam tutaj fragment, który traktuje o treści tego zbioru. Czyli Audaria Sewa jest zbiorem hymnów, pieśni i modlitw zebranych przez samego Tripurariego, pisarza i założyciela Sri Chaitanya Sanghi, która jest misją odwołującą się do wisznuizmu Chaitani. Zbiór składa się z dwóch sanskryckich i czterech bengalskich hymnów, które powstały w okresie od XVI do XX wieku oraz sześciu modlitw. Występujący w tytule zbioru sanskrycki termin seva ma całe spektrum znaczeń związanych z czczeniem, służeniem, modleniem się i spełnianiem rytuałów. Także chciałem tutaj może przeczytać jeden krótki tekst. Już go znajdę, bo sobie tutaj zrobiłem zakładkę. To jest tekst Rupy Goswamiego, który jest jednym z głównych uczniów Czajtani. On spisał takie podstawy praktyki dla Gaudiya Vishnuizmu. Napisał wiele książek, które traktują o tej tematyce. I to jest taka pieśń, która w sanskrycie nazywa się Radhe Jaya Jaya, czyli chwały Rady. I dla tych, którzy znają tą pieśń, to jest, ja przeczytam tylko jedynie pierwszą zwrotkę. Radhe Jaya Jaya Madhavadayite Gokulataruni Mandalamahite. Także ta pieśń jest znana. A dla ciekawostki, do zachęcenia do zapoznania się z tym wydawnictwem, przeczytam całą polską wersję. No, może nie będę próbował śpiewać, ponieważ nie próbowałem tego wcześniej, więc może mi to nie wyjść. Natomiast jest to przetłumaczone w następujący sposób. Chwała Tobie, Radho. Chwała Tobie, Radho, Madhawy, kochanie. W Gokuli dziewczęta podziwiają Ciebie. Damodara patrzy, jak jesteś ubrana. Królowo lasu Wryndy, Hariego ukochana. Perło Wryszabhanu, o blasku księżyca. Lalicie jesteś droga, Wishakhę zachwycasz. Obdaruj łaską, o szlachetna pani. Sanaka, Sanatana, chwały Twe spisali. Myślę, że jest to ciekawa publikacja, ciekawa rzecz. Myślę, że w najbliższym czasie trzeba będzie popróbować śpiewać. Także jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z takim wydawnictwem Audaria Sewa. Wydawcą jest wydawnictwo Purana z Wrocławia, czyli purana.com.pl, o ile dobrze pamiętam. Adres pewnie tam to się za chwilę ukaże, ponieważ oni są w tej chwili na festiwalu, więc wrócą w niedzielę czy w poniedziałek, to się w tej chwili wtedy ogarną i pewnie opublikują te rzeczy. Także to tyle z mojej strony na gorąco z Festiwalu Kultury Wisznickiej w Antoniowie koło Jeleniej Góry, zorganizowanego przez Sri Chaitanya Sanghe. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie swamitripurari.pl. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Do następnego razu. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.